Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj kolejne dobre wieści, bo są to wieści oczywiście transferowe i być może już ten transfer się w ogóle dopełnił. Już wiecie, już to będzie taka oficjalna informacja. Jeszcze na ten moment, gdy nagrywam ten materiał, nie jest to oficjalna informacja, ale wszystko wskazuje na to, że ten zawodnik faktycznie zostanie piłkarzem Wisły. Jest to oczywiście reprezentant Gany Jaw i tutaj nazwisko jest ciężkie, więc musicie mi wybaczyć, jak źle wymówię. Jebołach. Chyba tak. A jak mówię, no to się gdzieś tam względem czasu to zacznę dobrze wymawiać, mam nadzieję, to nazwisko. No zawodnik bywa pod każdym względem dobry, tak? Chodzi mi, że to jest dobry wybór, dlatego że po pierwsze młody, 23 lata, no ale młody, wiecie, wielu zawodników jest młodych. Ale przede wszystkim jego CV jest całkiem imponujące, no bo grał w Holandii. Grał w drugiej lidze hiszpańskiej, grał również we Francji, grał w rezerwach Manchesteru City. Na pewno tutaj trzeba powiedzieć, że to jest dobre CV jak na 23 lata. Do tego też trzeba powiedzieć, że zaliczył debiut w reprezentacji Gany, więc można powiedzieć, że to już jest reprezentant Gany. Także no wszystko wskazuje na to, że to jest naprawdę dobry ruch ze strony Wisły Kraków. Zawodnik lewonożny, aczkolwiek występujący na prawym skrzydle, więc to jest takie ciekawe. Zawodnik pod każdym kątem, bardzo szybki zawodnik, no bo w końcu z Afryki. Dobrze też technicznie wygląda, też no nie trzeba go uczyć taktyki, bo na przykład ktoś poda przykład Kumacha, który no jakoś tam w Wiśle no cudów nie zrobił, tak? No nie miał zbyt wiele też okazji, by to pokazać, bo tu był troszkę jednak, te jego walory fizyczne nie wystarczyły, by stał się zawodnikiem, który mógłby coś zmienić, żeby być, nie wiem, w pierwszym składzie chociażby, tak? No do czegoś takiego nie doszło, ale jednak ten zawodnik, dlatego tak było, bo on jednak gdzieś tam te taktyczne aspekty kulały, tak? No nie wiedział, jak się poruszać na boisku, no wiecie, szybkość szybkością, ale wybieganiem, ale też liczą się te aspekty taktyczne, żeby jednak wiedzieć, jak tam po boisku biegać. Tutaj z tym był problem. U tego zawodnika, no nie możemy tego powiedzieć, no bo faktycznie tutaj jego CV jest takie, że raczej możemy przypuszczać, że z tym ten zawodnik nie będzie miał z tym problemu. Więc bardzo liczę na to, że faktycznie ten zawodnik wystrzeli, bo jest na to szansa. Bardzo dobry transfer moim zdaniem. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, co wy o tym zawodniku sądzicie. Moim zdaniem będzie to zawodnik na pewno co najmniej dobry, a może być naprawdę... No jest to skrzydłowy, tak? Potrzebowaliśmy skrzydłowego i skrzydłowego mamy. Co prawda na prawą stronę, chociaż powiem, generalnie jest to lewonożny, więc teoretycznie na lewo też by mógł pójść. Ale generalnie powiem wprost, no Kuba Błaszczykowski jest kontuzjogennym zawodnikiem, chyba każdy sobie z tego zdaje sprawę. Już taki wiek, no PESEL-u się nie oszuka. Zdrowia się nie oszuka, więc na pewno jest to fajna opcja właśnie, że jak Kuba faktycznie złapie tą kontuzję, a może tak być, no nie, ja nie chcę tutaj krakać, ale generalnie trzeba być też trochę realistą, no to taki zawodnik, myślę, będzie naprawdę, no jest to wzmocnienie, tak trzeba powiedzieć, a jeszcze na podmęczonych obrońców to będzie robił coś, naprawdę, pod względem transferów Wisła przeprowadza może ich mało, bo faktycznie tych transferów nie jest za dużo, ale przeprowadza je, to są transfery moim zdaniem jakościowe i to, co powiedział Artur Skowronek po zakończonym sezonie, że właśnie takie transfery będą i to się sprawdza, także no cóż, to nas cieszy. Jest oczywiście ryzyko, że jak jest dużo jakościowych, ale jak będą kontuzje, no to będzie troszkę gorzej, no ale nie można mieć wszystkiego, mamy taką sytuację, jaką mamy, ale cieszy mnie to, że przychodzą do Wisły zawodnicy, którzy mają takie, no są jakościowi, tak, mają fajne CV, są zawodnicy, którzy oczywiście raczej mi się wydaje, że będą dobrze się spisywać, a są też tacy, którzy mają przynajmniej zadatki na dobrego zawodnika, a i tak myślę, że będą
solidny, tak? Adi Meremić, taki mi się wydaje, że może być albo dobrym takim stoperem, albo może być chociażby takim, no, chociaż przeciętnym, tak? Więc to jest, wiecie, to jakby nie jest też takie najgorsze, więc te transfery mnie cieszą, jak już po raz kolejny powiedziałem. Słuchajcie, ostatnio też odbył się sparring Wisły z Podbeskidziem Bielsko-Biała, no i drugi raz, czyli w sparingach Wisła wypada naprawdę obiecująco, bo wygrała to spotkanie 1-0. Ten sparing oczywiście trwał 120 minut, znaczy oczywiście, no to było takie dosyć specyficzne, więc no tutaj Artur Skowronek i zawodnicy Wisły no byli chyba mocno przetestowani. No i po bramce Maćka Sadloka Wisła ten mecz wygrała. No na pewno cieszę, że to jest drugie zwycięstwo, jednak gramy też z Beniaminkiem, który będzie występował w Ekstraklasie, więc to też jest taki sparring moim zdaniem też miarodajny. Aczkolwiek to są sparingi. Tutaj ja widziałem skrót tego spotkania. No i muszę powiedzieć, że tam Podbeskidzie no parę setek zmarnowało, no duża nieskuteczność ich zespołu. Wisła też tam parę sytuacji nie zakończyła tak, jak powinna zakończyć, ale generalnie trzeba powiedzieć wprost, że no na pewno cieszy to, że wygrywamy te sparingi. To jak, no myślę, że jest duża szansa, że Wisła naprawdę ten sezon dobrze zacznie. Widać, że ta dyspozycja zawodników Wisły nie jest taka zła. No myślę tyle o tym spotkaniu, bo nie będzie to takie, no nie jest, nie o to chodzi, żebym tu 15 minut mówiło o sparingu, tak, który się po prostu zakończył zwycięstwem Wisły. Dobrze, słuchajcie, to tyle w tym materiale. Oprócz, jeszcze mogę powiedzieć, jak już na sam koniec, że temat Alona Turgemana wyjaśni się na dniach. Na dniach się ten temat wyjaśni, także trzeba czekać. No, liczymy wszyscy na to, że jednak Alon w Wiśle Kraków zostanie i podpisze kontrakt właśnie z Wisłą i będziemy się bardzo z tego wszyscy cieszyli. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!